sprawie. Każdy tu mi w sobie, jeden drugiemu nie powie, jak mu źle. Coraz bardziej nie farci się, się było, się wie, się doskonale. Choć droga długa, idę wytrwale, widząc przegranych, nie zbiera mnie na żale. F i RMA, ta ekipa, droga długa, nie wiesz cuda, nie uwierzysz w siebie. To ci się nie uda, chłopak, nie wiesz cuda, wianki, słodkie poranki, że wszystko się uda i że obędzie się bez łapanki. US, resocjalizacja, szczyku jak pies do ziomków SOS i nic na otarcie łez, nic. Jak na to wszystko ty się nastawiłeś? Jak ci jest źle? Czy z własnym losem pogodziłeś się? Jedna opcja, uda się czy nie? Najważniejsze, nigdy nie podawać się. Nieważne co zrobiłeś, czy wierzysz w Boga, czy nigdy nie wierzyłeś, czy z podniesioną głową, czy zwątpiłeś. Po mojemu śmierci z karą za to, że się urodziłeś, czy jak prawie każdy uwierzyłeś, że ziemi do nieba, prosto do raju i nic ci nie trzeba. Po mojemu jak umrzemy, to czarna gleba. Powiedz, jak ci jest źle, ziomkowi powiedz. A za życia może uda się zakręcić tak, żeby wszystko odkręcić, żeby żyć, a nie do życia się zniechęcić. Chłopaku, sam na to musi się nakręcić. Powiedz, jak ci jest źle, ziomkowi powiedz. A za życia może uda się zakręcić tak, żeby wszystko odkręcić, żeby żyć, a nie do życia się zniechęcić. Chłopaku, sam na to musi się nakręcić. Ilu z was jeszcze ze sprawy nie zdało, co by się z wami działo, jakby całe życie was katowało? W świecie, gdzie jeden z dwóch wychodzi cało, na kombinacji drodze się dużo działo. Od rangów niejednemu w głowie się pojebało, wyszedł na ulicę, wow, go zabrało. Oddał wszystko, co mu zostało, bolało, boleć będzie takich jak on. Widzę wszędzie, nie jest dobrze, ale jakoś będzie. Ziomek, jak leci, źle ci, że w wieku 18 lat masz dwójkę dzieci. Trzeba je wychować, a hajs z nieba nie leci. Się dostosować, jak się chcesz zachować, nie chcesz kraść, to musisz pracować. Powiedz, jak ci jest źle, ziomkowi powiedz. A za życia może uda się zakręcić tak, żeby wszystko odkręcić, żeby żyć, a nie do życia się zniechęcić. Chłopaku, sam na to musisz się nakręcić. Powiedz, jak ci jest źle, ziomkowi powiedz. A za życia może uda się zakręcić tak, żeby wszystko odkręcić, żeby żyć, a nie do życia się zniechęcić. Chłopaku, sam na to musisz się nakręcić.